No, wszystkie protokoły odesłałem dzisiaj rano. Tak. Proszę. Proszę. Przepraszam bardzo, panie majorze. Ja bardzo przepraszam, że przeszkadzam, ale proszę. Przyszedł wujek i chce koniecznie. Jaki wujek? Mój wujek. Czeka tutaj w korytarzu, jest strasznie zdenerwowany. No. Zobaczył trupa za nim i obawia się, że kogoś zamordowano u jego sąsiadów. No, niech go pani poprosi. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan majorze, pozwoli, że nazywam się Kazimierz Stefański. Bardzo przepraszam proszę za taką niespodziewaną wizytę, ale nie, sam nie wiedziałem, co robić i przyszła mi na myśl Monika. I... Proszę bardzo, proszę, dziękuję. Niech pan siada. Dziękuję bardzo. Więc... Co się stało? Panie majorze, ubiegłej nocy w domu mojego sąsiada zauważyłem, jak... Mówił wujek, że już świtało. Ale świtało, nie przeszkadza. Panno Moniko, niech nas pani zostawi samy. Proszę pana, zauważyłem jakiś podejrzany ruch u tego Kuntera. Kunter to właśnie mój sąsiad, panie majorze. Roman Kunter. Nie lubimy się, bo to skończony wajda. Niech się pan spróbuje streszczać. Tak, tak jest, panie majorze. A więc wieczorem zauważyłem jakiś niezwykły ruch u Kuntera. A w nocy budzi mnie żona i mówi, że nie ma naszego Kuby. Kuba to nasz kot. No, nie chciało mi się wstawać, ale wreszcie zacząłem szukać. Nigdzie ani ślad. No to sobie pomyślałem, że pewnie Kunter znów złapał naszego Kubę, naszego kota. Więc ubrałem się, wyszedłem na dwór i cichutko podkradłem się pod okno tego Kuntera. Patrzę i własnym oczom nie wierzę. Na podłodze leżał trup. A skąd pan wiedział, że trudno, może pijany? Nie, majorze, ja już wiele lat przeżyłem i wiem, jak wygląda trup, a jak żywy człowiek. Jak, nie wiem, jak pijany. Jak wyglądał? Jak, a ten trup jak wyglądał? Jak wyglądał? Zwyczajnie jak trup. Mężczyzna, kobieta? Nie, mężczyzna, no tylko nogi mu było widać. A zawinięty był prześcieradło. A okno? Co okno? No okno, przez które pan patrzył, było tak zasłonięte? Było, było, ale nie zupełnie. Nie dokładnie tak. I po ciemku zobaczył pan leżące na podłodze zwłoki, tak? Rzeczywiście nie zastanawiałem się nad tym, ale trupa widziałem wyraźnie. Na dworze był szarawo, a pokój, w którym leżały zwłoki, chyba był trochę oświetlony. No dobrze, i... więc co? Zobaczył pan zwłoki i co pan zrobił? No i wróciłem do domu. A dlaczego? Co, nie przyszło panu do głowy, żeby zawiadomić milicję? Aha, przychodziło mi, panie majorze, ale ja się bałem. A czego się pan bał? No wie pan, ja nie lubię mieszać się w nie swoje sprawy. No wobec tego dlaczego pan teraz przyszedł? No bo ten trup leży tam do tej pory. Jak wyjeżdżałem za nina, to jeszcze leżał. A zaglądał pan znowu przez okno, tak? Tak. No dobrze. Dziękuję panu serdecznie. Sprawdzimy to.
zabawiali się. Dlaczego pan od razu nie odsłuchał? Bardzo przepraszam, ale ja słabo słyszę. Ten dom należy do pana? Tak, jestem właścicielem. Proszę otworzyć ten pokój. Co to ma znaczyć? Nic. To ja. No, mogę mieć do panów pretensje za najście na mieszkanie. Dlaczego urządził pan tę dziwną mistyfikację? Chciałem zrobić kawał wścibskiemu sąsiadowi. Ciągle podgląda, podpatruje, zagląda, spokoju mi nie daje. Chciałem zrobić kawał Stefańskiemu. Stefańskiemu? A gdzie ten Stefański? Pewno przestraszył się i uciekł. No cóż, jedziemy. Przepraszamy, panie Kunter, żeśmy pana niepokoili. Nie, to ja. Ja przepraszam. Że trzymałem się żarty na stare lata. Cześć, mówi Olszewski. Przepraszam, że cię obudziłem, ale... Co się stało? Tym razem mamy prawdziwego trupa. Facet, który przyjechał z Londynu, na Mokotowi. No, przyślij po mnie wóz. Tak. Kiedy nastąpiła śmierć? Przed 48 godzinami. Stężenie mięśni całkowicie. Zobaczymy, co wykaże sekcja. A jaka przyczyna zgonu? Mocne uderzenie tępym narzędziem w tył głowy. Kto znalazł zwłoki? Podobno właściciel tego domu, inżynier Werner. I on zawiadomił milicję? Nie, dzwoniła jego żona. A kiedy przyjechałeś, to gdzie znajdowały się zwłoki? Na tylnym siedzeniu. Na tylnym siedzeniu. Słuchaj, trzeba będzie dokładnie zbadać cały wóz. Bak, opony, całą karoserię, dobrze? Tak jest. A ja chciałbym porozmawiać z tym Wernerem i jego żoną. Mąż jest na górze w swoim pokoju. To był dla niego potworny szok. Czy pan musi zaraz z nim rozmawiać? Zaraz może nie, ale za chwilę jednak chciałbym porozmawiać z mężem. A na razie może pani mi opowie, jak to się stało. Niech się pani nie denerwuje, spokojnie. Mamy dużo czasu. No więc usłyszałam krzyk i wybiegłam na dół. Która to mogła być godzina? Gdzieś po trzeciej. A co pani mąż robił po trzeciej w garażu? Przyjechaliśmy tak późno. Byliśmy na kolacji u znajomych w Leśnej Podkowie. Rozumiem. I o godzinie trzeciej wrócili państwo do domu. Tak. Mąż został, żeby wstawić wóz do garażu, a ja przyszłam do domu. W pewnym momencie usłyszałam krzyk Marcina, więc wybiegłam. No i co? I co pani zobaczyła? No, zobaczyłam, że Marcin stoi przerażony, a w samochodzie leży Edward. To znaczy pan Sosnowski martwy. Pan Sosnowski to przyjaciel państwa, prawda? Nie, skądże. Wynajmował tylko pokój u nas. A dlaczego akurat u państwa? Przyjaciel mego męża z Londynu dał mu nasz adres. Napisał list, żebyśmy się nim zajęli. Rozumiem. Może mi pani powiedzieć, jak nazywają się znajomi państwa, u których byliście w Leśnej Podkowie? Woczewscy. A o której godzinie wyjechali państwo z Leśnej Podkowy? Przed pierwszą. Za kwadrans pierwsza, może nawet wcześniej. Zaraz, chwileczkę, przepraszam. Z Leśnej Podkowy do Warszawy jechali państwo przeszło 2 godziny. Tak. No, zatrzymywaliśmy się po drodze. No, dlaczego? Kłóciliśmy się. Przepraszam bardzo, czy ja będę bardzo niedyskretny, jeżeli zapytam o powód tej małżeńskiej kłótni. Marcinku, właśnie rozmawiałam z panem majorem. No i co, powiedziałaś panu majorowi? Wszystko tak jak było, przecież nie mamy nic do ukrywania.
Dzień dobry, panie inżynierze. Chciałem pana prosić o kilka słów rozmowy. Może siądziemy. Proszę. Proszę. Dziękuję. Panie inżynierze, pańska żona powiedziała mi przed chwilą, że pan Edward Sosnowski po przyjeździe z Londynu zamieszkał u państwa. Pan znał go wcześniej? Nie. Wcale go nie znałem. Miał list polecający od mojego przyjaciela w Londynie. Tak, to wiem. A jak układały się stosunki między panem a Edwardem Sosnowskim? Wcale się nie układały. Ja miałem z nim bardzo luźny kontakt. Ostatnio jestem bardzo zajęty. Pan Sosnowski nie wspominał państwu może o swoich planach? Nie mówił o krewnych, o znajomych tutaj w kraju? Nie. O, jakiś małomówny był ten gość z Londynu. A pani, co o tym sądzi? Cóż, ja... Ja... Także rzadko go widziałam. Pan inżynierze, kiedy ostatni raz widział swojego lokatora? Pamiętam dokładnie. Chyba w zeszłym tygodniu. A pani? Ja nie pamiętam. Może we wtorek, może w środę. Pan Sosnowski miał klucz od mieszkania. Tak, od mieszkania i do garażu. O, właśnie. Kiedy pan ostatni raz był w garażu? Pamiętam, oddałem w zeszłym tygodniu wóz do naprawy, bo stuknął mnie taksówkarz. I co, i przez cały ten tydzień nie zaglądał pan do garażu? Nie, po co? W zeszłą sobotę odebrałem wóz z remontu, przyjechałem do domu, ale już nie wstawiałem do garażu, bo mi się nie chciało. Zresztą mieliśmy jechać do leśnej Podkowy. Pani też nie zaglądała do garażu? Nie, prawie nigdy tam nie chodzę. Ile pan ma kluczy od garażu? Dwa. Jeden dałem Sosnowskiemu, a jeden mam przy sobie. I po powrocie z leśnej Podkowy otworzył pan garaż swoim kluczem? Tak. A nie zauważył pan w zamku innego klucza? Nie. A może z zamkiem było coś nie w porządku? Nie, otworzyłem go normalnie, jak zawsze. I przez cały czas swój klucz od garażu miał pan przy sobie? Tak, noszę razem z innymi kluczami. Tak, to dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Chciałbym jeszcze obejrzeć pokój, w którym mieszkał pan Sosnowski. Proszę, tymi schodami na górę. Kamienie. Ten większy 6 karatów, a ten mniejszy 4 z kawałkiem. To warte kupę forsy. W karoserii tego Volkswagena było kilka skrytek, a w jednej znaleźliśmy to. Facet albo coś przywiózł, albo coś zamierzał od nas wywieźć. Trzeba będzie sprawdzić, czym to nieboszczyk handlował. Masz coś jeszcze? Tak. Mamy wyniki badań klucza francuskiego, który leżał przy samochodzie. Krew. Ta sama grupa co Sosnowskiego, a odciski palców Wernera. Ten Werner jest w najlepszej sytuacji. Ty go też podejrzewasz? Nie. Trzeba mieć stalowe nerwy, żeby spokojnie jechać w gości ze świadomością, że trup czeka w garażu. A Werner nie robi na mnie wrażenia człowieka opanowanego. A może... Może żona Wernera? Może. Zobacz, co znalazłem w marynarce Sosnowskiego. Rachunek ze Świteziami? Tak. 448 zł. No. Dużo jak na kawiarni. No nie za dużo, ale sporo. Odwróć rachunek. Telefon naszej komendy? Tak. To twój wewnętrzny. No. I nazwisko naszej nowej sekretarki. Ja ją zapytam, może ona nam coś powie. Panno Moniko, niech pani na sekundkę pozwoli. Ja strasznie przepraszam. To idiotycznie wyszło z tym Aninem.
Pani Moniko, nie ma o czym mówić, ja mam do pani zupełnie inną sprawę. Słucham? Pani Moniko, niech pani mi powie, dlaczego pani daje różnym ludziom mój telefon? I to mój wewnętrzny numer telefonu. Ja? Nasz telefon, aż skąd? Słowo daję, pani Moniko. Niech pani pochopnie nie daje słowa. Kiedy ja naprawdę nikomu nie dawałam. Niech pani sobie przypomni, niech pani sobie przypomni, kto z pani bliskich znajomych zna mój numer telefonu? Mamie dałam telefon do pracy. Mamie bardzo dobrze, ale komu jeszcze? Chyba Michał mnie też prosił. Oj, bo będę zazdrosny. Kto to jest Michał? Mój chłopak, ale on tu prawie nigdy nie telefonuje. Nie telefonuje? No niech pani zobaczy, to jest rachunek ze Świtezianki, a na odwrocie tego rachunku ktoś zapisał nasz numer telefonu i pani nazwisko. Kto to mógł być? Skąd ja mogę wiedzieć? No niech pani sobie przypomni. No proszę. Charakter pisma jest nieznany. Ach, to Lena, tak bo jej dawałam mój telefon. A kto to jest Lena? Moja przyjaciółka, jest studentką. Jak się nazywa? Helena Wilska. Pani Moniko, chciałbym się z nią zobaczyć. To nic trudnego, zaraz do niej zadzwonię. Dzień dobry pani. Ja jeszcze nigdy w życiu nie byłam na milicji. No jak się pani u nas podoba? No całkiem sympatycznie. No to się cieszę. Proszę uprzejmie, niech pani siada. Monika mi powiedziała, że ma pan do mnie jakąś pilną sprawę. Słucham, tak, o co chodzi. Tak. Proszę mi łaskawie powiedzieć, czy była pani 15 tego miesiąca w kawiarni Świtezianka na Marszałkowskiej? Byłam. A skąd pan wie? No wiem. A z kim pani była? Byłam z ciocią. I z kim jeszcze? Z takim znajomym cioci. Taki jeden pan, który niedawno przyjechał z Londynu. Bardzo sympatyczny. Kiedy go pani poznała? Właśnie wtedy. Ciocia zadzwoniła do mnie, że chce mnie poznać z jakimś bardzo miłym panem, który być może kiedyś zaprosi mnie do Londynu. Zjedliśmy obiad w Grandzie, a następnie poszliśmy do Świtezianki na kawę. I na koniak. A widzę, że jest pan bardzo dobrze poinformowany. To mówi mi moja intuicja. A pani mi łaskawie powie, czy to pani zapisała na podwrocie tego rachunku numer telefonu komendy i nazwisko Moniki? Tak, dałam numer Moniki temu panu. Po co? Chciałam mu pomóc. Mówił, że ma jakieś trudności z przedłużeniem pobytu. Powiedziałam, że moja przyjaciółka pracuje na milicji, w związku z tym będzie mogła mu pomóc. Napisałam mu adres i numer u Moniki na rachunku. Źle zrobiłam? Bardzo dobrze pani zrobiła. Pani coś studiuje, prawda? Tak. Jestem na trzecim roku Akademii Sztuk Pięknych i będę malarką. O. Nawet mówią, że mam talent. Ale dlaczego pan mnie właściwie pyta o tego gościa z Londynu i o Świtezjankę i... Może to szpieg? Chyba nie. A to szkoda. Bo ja bym bardzo chciała kiedyś poznać prawdziwego szpiega. Nie doradzam pani zawierania takich znajomości. Pani mieszka razem z ciocią? Nie, mieszkam z koleżanką, wynajmujemy pokój. A rodzice? Mieszkałam w Katowicach. No, to przecież lepiej było studiować w Krakowie, bliżej, prawda? Ja wolę Warszawę, a poza tym mam tutaj ciocię, a ciocia pomogła mi dostać na akademię. Ciocia jest zamężna? Tak, ma już drugiego męża, pierwszy zabił się. Ojej, samobójstwo? Nie, wypadek samochodowy. Dawno? Jakieś 3 lata temu jechali z dużą szybkością, władowali się na drzewo. Wóz się zapalił, wydobyto tylko zwęglone zwłoki. O, straszne. A jak się nazywa obecny mąż cioci? Rumicki. Zenon Rumicki. A ten gość z Londynu to jakiś dawny znajomy cioci, prawda? Tak, no wygląda na to, że są zaprzyjaźnieni, mówią sobie w twoim imieniu, więc... Mam do pani jeszcze prośbę. Niech mi pani łaskawie zapisze adres cioci. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję pani serdecznie. I życzę powodzenia w twórczości artystycznej. Dziękuję bardzo. Proszę. Do widzenia. Do widzenia. Uuu. Nie oglądaj się, nie oglądaj.
Przysłano wyniki badań Zakładu Medycyny Sądowej i Zakładu Kryminalistyki. No, pokaż. Sosnowski nie zginął od uderzenia kluczem. Prywatnie powiedzieli mi, że to mógł być kastet. No widzisz? Ktoś nas chciał naprowadzić na fałszywy ślad. A mi się ciągle wydaje, że to ten Iżyk. Bo ten fałszywy ślad jest zbyt wyraźny. Jeżeli Werner celowo to wszystko zmontował, jeżeli sam ukrył prawdziwe narzędzie zbrodni, a ten klucz powalał krwią i podrzucił, żeby nas wprowadzić w błąd. Czasem... Zostaw papierosy. Poczęstuj się, paluszka. Czasem wydaje się, że facet do trzech nie zlicza, a potem okazuje się, że to cwaniak kuty na cztery nogi. Nie znaleźliście klucza od garażu, który miał Sosnowski? Nie, ani śladu. Aha, czy wiesz, że jego walizki miały podwójne dna? A wiem, wiem. Słuchaj, ja mam następujący plan. Ja w tej chwili pojadę do ciotki tej dziewczyny na Bielany, a potem do Leśnej Podkowy. A ty przez ten czas postaraj się dowiedzieć, gdzie Sosnowski był przed śmiercią Liski, dobra? Dobry, chciałem z panią Rubicką. A to właśnie ja jestem. A pan spieszy czy? Nazywam się Dotmar. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Jestem z milicji. Milicja w moim domu? No, wie pan, ja bym wolała, żeby pan przyszedł jak będzie mąż. Ja nie musimy czekać na męża. Ja chciałem panią prosić o kilka informacji. No proszę bardzo. Dziękuję pani serdecznie. To może pan będzie uprzejmy siąść, a zaraz wrócę, tylko się przebiorę. Ale niech pani sobie nie robi kłopotu. Jak to? Nie, nie potrzeba. Tak. No proszę. Dziękuję bardzo. Słucham pana. Chciałem z panią porozmawiać o panu Edwardzie Sosnowskim. Pani go zna, prawda? Edzia? No naprawdę, tak. Właśnie jutro jestem z nim umówiona. Widzi pani, obawiam się, że nie dojdzie do tego spotkania. No to nie dojdzie. No. Pan dlaczego? Edward Sosnowski, proszę pani, nie żyje. Jezus Maria, nie żyje? To niemożliwe. Taki jeszcze młody człowiek, zdrowy, silny, pełen życia? Właśnie, pan Edward Sosnowski został zamordowany. Zamordowany Edzio? Jak to? Właśnie. Właśnie, ponieważ pani go znała, przyszedłem, żeby się czegoś o nim dowiedzieć. Proszę. Boże, to niemożliwe. To niemożliwe. No po prostu nie mogę w to uwierzyć. Po prostu nie mogę. Przyjechał, żeby zobaczyć kraj po tylu latach. Biedny Edzio. Od jak dawna pani znała pana Sosnowskiego? Och, proszę pana, ja go znałam jeszcze przed wojną. A do Anglii kiedy wyjechał? On uciekł na początku okupacji. Zdaje się w 40 roku. Ja już nie pamiętam, ale zdaje się to w 40. Na pewno zabił go ten wariat. Zaraz, jaki wariat? To ten Werner, u którego mieszka. Aha, więc pani podejrzewa, że zabójstwa dokonał inżynier Werner. Proszę pana, to niepoczytalny człowiek, chorobliwie zazdrosną żonę. Pani zna Wernera? Nie, ja go nie znałam osobiście, ale Edward mi opowiadał. Ja go prosiłam, żeby się przeniósł do hotelu, ale on nie chciał, chciał domowej atmosfery. No, straszny, taki zazdrosny mąż. Dobrze, że mój jest inny. Ale to pani drugi mąż, prawda? Tak, proszę. Tak. No, a skąd pan wie? Nie. A jak się nazywał pani pierwszy mąż? Płaszewski, proszę pana. Karol Płaszewski. Aha, Karol Płaszewski. No tak. W młodości to myśmy tworzyli taką zgraną paczkę. Karol Płaszewski, mój obecny mąż, Sosnowski, jego siostra, ja... Pani pierwszy mąż zginął, zdaje się, prawda? Zginął w wypadku samochodowym. Dawno? O, proszę pana, jakieś przeszło 3 lata temu. Do tej pory nie mogę o tym spokojnie myśleć. No, nie. I teraz wracając, proszę pani, do pana Sosnowskiego. Przepraszam pana. Słucham. A gdzie znaleziono ciało Edwarda? Ciało pana Sosnowskiego znaleziono w garażu na Mokotowie. No widzi pan. Proszę pani, wracając do pana Sosnowskiego. Czy pan Sosnowski miał tutaj jakąś rodzinę? Pani zdaje się wspominała o siostrze. Siostra żyje? No tak, siostra mieszka na Grochowskim. Zamężna? Tak. Mąż jest dentystą. Teraz nareszcie się wzbogacą. A dlaczego? No bo
Marynia Zagórzycka jest jedyną spadkobierczynią. Edward wszystko jej zapisał. A i rozmawiał z panią na to? No oczywiście, proszę pana, on nie miał dzieci, więc cały majątek zapisał siostrze. Nawet spisał już testament. Zupełnie biedak, jakby przeczuwał bliską śmierć. Obecny pani mąż czym się zajmuje? Mój mąż? Tak. Mój mąż jest prezesem spółdzielni. Przepraszam bardzo, jakiej? Plastyków, proszę pana. Plastyków. Wyrabiają tam takie figurki, pamiątki, plakatki. O, artyści na bardzo wysokim poziomie, proszę. Aha. Na pewno mąż przyszedł. On panu najlepiej wszystko wyjaśni. Och, dobrze, że jesteś, kochanie. Właśnie rozmawiałam tu z panem... Major Dotnar. Z komendy milicji. Rumiński. Dzień dobry. Panie. Pobrać sobie, co za nieszczęście. Edward Sosnowski nie żyje, podobno został zamordowany. No, mówiłam panu majorowi, że to na pewno ten inżynier. No, ten Werner, no, zamordował Edzia. Skąd ty możesz wiedzieć, kto go zamordował? I w ogóle nie wtrącaj się tym w swoich spraw. Ja bardzo lubiłam Sosnowskiego, więc nie rozumiem. Pan zna inżyniera Wernera? Nie. A ty wiesz, gdzie znaleziono zwłoki Edwarda? W garażu u tych Wernerów. Widzisz, do czego może doprowadzić zazdrość. Daj spokój, kochanie. Cześć, czy zwariowałam? Dostaliśmy wiadomość z Urzędu Celnego w Słubicach, że mają synko Sosnowski. Ktoś informował, że będzie przewoził morfinę. Czyżby morderstwo było wynikiem porachunków handlowych? Wobec tego Wernerów trzeba wykluczyć z kręgu podejrzanych. No ale przecież morderca musiał wiedzieć, że Wernerów nie ma w domu. Pogadam jeszcze z Wernerem. Przyszedł pan po mnie? Nie, jeszcze nie. A może znalazł pan morderca? Też jeszcze nie. W takim razie nie rozumiem, dlaczego mnie pan nie aresztuje. Przecież dla was najprostsze wyjście sytuacji. A to tylko tak pan uważa. No, jestem chyba idealnym kandydatem na mordercę. Musicie przecież znaleźć winnego, a jeżeli to nawet nie będzie rzeczywisty morderca, to i tak. Sprawiedliwości stanie się zadość. Muszę przyznać, panie inżynierze, że ten drwiący ton troszeczkę mnie dziwi. Niech pan się nie dziwi. Jestem ostatnio zupełnie rozstrojony nerwowo. Przepraszam. Rozumiem, nie mam do pana pretensji. Panie inżynierze, ja przyszedłem, bo chciałem pana prosić o kilka dodatkowych wyjaśnień. Proszę pytać. Panie inżynierze, niech mi pan powie, kto z pana bliskich znajomych wiedział o tym, że pan wybiera się w sobotę do Leśnej Podkowy, do państwa Woczewskich? Nie wiem. Może wspomniałem o tym w biurze. A pan Sosnowski wiedział o tym? Sosnowski? Tak, wiedział. Wiedział, nawet proponowaliśmy mu, żeby pojechał z nami, ale odmówił. Mówił, że ma jakieś spotkanie. Nie wspominał, z kim ma się spotkać? No ja nie pytałem. Panie inżynierze, niech mi pan powie, czy w Leśnej Podkowie państwo Woczewscy mają telefon, prawda? Tak, mają. Czy w czasie tego przyjęcia telefonował ktoś do pana? Tak. Teraz przypominam sobie, że Lucyna zawołała mnie do telefonu. Kto dzwonił? A nie wiem, czy nikt się nie odezwał, to chyba jakaś pomyłka. No ale przecież pani Woczewska poprosiła pana do telefonu. Czyli, że telefonujący prosił pana i wymienił pańskie nazwisko. To nie mogła być pomyłka. Ma pan rację. Widocznie ktoś mi zrobił kawał. Nie. Ktoś chciał panu zrobić złośliwy kawał. Ten telefon o której był? Jakieś koło 12, parę minut po 12. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo, inżynierze. Jutro jest pogrzeb Sosnowskiego. Wybiera się pan na cmentarz? Nie. Był naszym lokatorem. Może wypada. Nie wiem jeszcze.
Porozumiem się z żoną. Pan się tak szybko nie obudzi. Proszę, niech pan siada. Bardzo pana przepraszam. Ja przepraszam, że tak zaraz po pogrzebie. Nie, nic nie szkodzi, przecież proszę, musimy odbyć tę rozmowę i prędzej. Boże, chciałabym mieć już to wszystko poza sobą. Zresztą, wie pan, z moim bratem nie mieliśmy właściwie żadnego kontaktu. Nie widzieliśmy się od lat, prawie zupełnie nie pisał. Tak wiem. Nawet Wernerowie nie wiedzieli, że Sosnowski ma siostrę. Tak, nawet Wart nie przyznawał się do nas ze względu na mego męża. Dlaczego? Mąż jest narkomanem. To skutki wypadku samochodowego. W szpitalu dawali mu morfinę i przyzwyczaił się. To nie są proste sprawy. No ale mąż jest naprawdę chory. Och, czasem wydaje mi się, że nie starczy mi sił. Teraz zapewne dostanie pani spadek. I to duży pan Sosnowski był człowiekiem zamożnym, bardzo zamożnym. Bo ja wiem, że Edward mi mówił, że ma w Anglii jakąś firmę i że wszystko mnie zapisał, ale... Czy co z tego będzie i kiedy to... Wrad odwiedzał państwa tutaj? Tak, był jeden raz, zaraz po przyjeździe do Warszawy. Przepraszam pana. Orientuje się pani, po co właściwie brat przyjechał? Nie wiem. Ale może chciał odwiedzić kraj. Pani się nie domyśla, kto mógł popełnić te zbrodnie? Nie mam pojęcia. No ale może to był przypadek. Nie, nie, proszę pani, to nie był przypadek, to była zbrodnia. Starannie obmyślana zbrodnia. No ale komu mogło zależeć na śmierci Edwarda? Właśnie. Komu? Czy brat nie wspominał, że ma tutaj jakieś interesy do załatwienia? Nie, nie. Nic nie mówił o interesach. A mąż spotykał się z bratem? Nic mi o tym nie wiadomo. Pani zna państwa Rumickich, prawda? Tak. Często się pani z nimi spotyka? Nie utrzymujemy żadnych kontaktów. A pierwszego męża pani Romickiej pani znała, prawda? A, mówi pan o Karolu Plaszewskim. Tak. Och, to dawna historia. Zginął tragicznie. Mam do pani jeszcze jedną sprawę. To niech pani łaskawie spojrzy. To znaleźliśmy przy panu Sosnowskim. Czy to jakaś rodzinna biżuteria? Wiesz, to są pierścionki Sabiny. Doskonale nie pamiętam. Nosiła je zawsze od święta. A pani o jakiej Sabinie mówi? O Sabinie Millerowej, mojej serdecznej przyjaciółce. Mąż jej zginął wtedy pod Radzyniem razem z Błaszewskim. A czyim wozem jechali? No właśnie Wilhelma, męża Sabiny. I pani twierdzi, że te pierścionki są własnością pani Millerowej? Ach, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Zresztą Sabina mieszka tutaj nad nami. Jeżeli pan chce mieć pewność, to mogę zatelefonować. To będę pani bardzo wdzięczny. Sabinko, nie przeszkadzam? Tak, kochanie. Czy mogłabyś zejść tutaj na chwilkę? Tak, sprawa raczej pilna. Mhm. Tak, zaraz przyjdzie. Dziękuję pani bardzo. Karol Płaszewski i Wilhelm Miller wpadli na drzewo pod Radzyniem. Musieli chyba wpaść w poślizg. No właśnie, nie mogę tego zrozumieć. Wilhelm był znakomitym kierowcą, jeździł bardzo. Przedstawiam ci pana majora Dovnara z milicji. Dzień dobry. Miło mi pana poznać, panie majorze. No nie również. Właśnie mówiliśmy, Sabinko, o twojej biżuterii. O mojej biżuterii. A niech pani łaskawie spojrzy na te preciosa. No i pierścionki. Czy pani jest pewna, że to jest pani własność? Dziękuję. Oczywiście. Niech pani sobie przypomnie, kiedy pani ostatni raz widziała te pierścionki?
Parę lat temu, w dniu śmierci mojego męża, żeby nie zgubić, miał je na palcu. Na małym oczywiście, bo to damskie pierścionki. Jechali wtedy z Płaszewskim do Białej Podlaskiej. A zaraz, a skąd się wzięli pod Radzyniem? No nie wiem. Jaki był cel ich podróży? Znajdowaliśmy się wtedy w trudnej sytuacji finansowej i mój mąż miał się zająć sprzedażą tych pierścionków. Akurat w Białej Podlaskiej. Tam mieszka pewna nasza znajoma, która czasem zajmowała się tego rodzaju transakcjami. No, rozumie pan, u znajomości można dostać lepszą cenę. Trzeba znaleźć amatora. Na pewno. Niech mi pani łaskawie poda nazwisko tej znajomej. Mówię pan, nie chciałabym, żeby z tego powodu była narażona na przykrości. Więc mogę pani przyrzec, że to nie jest żadne przestępstwo. Jeżeli ktoś pomaga znajomym w sprzedaży rodzinnej biżuterii. Stefania Kiełbińska. Dziękuję. A o której mąż wyjechał wtedy z domu? Mniej więcej oczywiście. A zaraz po obiedzie. A wypadek kiedy nastąpił? Późną nocą. Czyli, że nie od razu pojechali do Białej Podlaskiej. A niech mi pani powie, czy ten pan Płaszewski to jakiś znajomy państwa chyba, tak? No, to był raczej znajomy mojego męża. Jeśli mam być szczera, nie bardzo lubiłam tego człowieka. O wypadku kto państwa zawiadomił? Milicja. Widziała pani zwłoki męża? Tak. Poznała go pani? Tak, zgodę. Czy pani sobie nie przypomina, miał pierścionki na palcu? Wie pan, ja nie myślałam wtedy o pierścionkach. Mam do pani prośbę. Chciałbym zatrzymać przez jakiś czas te pierścionki. Ale rzeczywiście, jeżeli panu potrzebne. Proszę. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani Stefania Kiełbińska? Tak, tak. A o co chodzi? Nazywam się Downar. Jestem z Komendy Głównej Milicji. Proszę uprzejmie. Chciałem z panią porozmawiać. Oczywiście. Oczywiście nie rozumiem, co prawda. Ja zaraz wszystko pani wyjaśnię. Proszę, proszę, niech pan siada. Dziękuję. Prowadzę śledztwo w sprawie zamordowania Edwarda Sosnowskiego. Pani go znała, prawda? Nie. Nie znała go pani. A Wilhelma Millera pani znała? Tak, tak, oczywiście. Jego żona to moja przyjaciółka. To, że mąż pani przyjaciółki i niejaki Karol Płaszewski zginęli w wypadku samochodowym pod Radzyniem, to pani wie. I żeby uniknąć wszelkich możliwych nieporozumień, powiem od razu. Od pani Millerowej wiem, że jej mąż jechał wtedy do pani w celach pewnej transakcji handlowej. Chodziło o sprzedaż tych oto pierścionków. Przypomina pani sobie, tak? O, pani miała pośredniczyć tej transakcji. Ale tylko po znajomości. Ja się takimi sprawami nie zajmuję. Niech się pani nie tłumaczy. Ostatnio, kiedy byli tu Austriacy na polowaniu, którzy interesowali się biżuterią, wtedy powiedziałam... Proszę pani, tamta sprawa mnie w ogóle nie interesuje. Chodzi mi o Wilhelma Millera. Pani była z nim umówiona. Miał przywieźć te pierścionki. To było zimą, tak? Tak, tak. 26 lutego. Ach, wspaniała pamięć. Tego dnia są moje urodziny. Miller obiecał przywieźć ze sobą Ludwika, który chciał się ze mną pożegnać. Chwileczkę. O kim pani mówi? Co to jest Ludwik? Ludwik Zebert. To był mój narzeczony. Narzeczony Ludwik Zebert. Co się z nim dzieje? Wyjechał do Londynu. Wyjechał do Londynu. A wtedy Miller miał przyjechać razem z Zebertem do pani. Tak. I 26 lutego pani na niego czekała. Tak. I od tamtej pory Zebert nie dał znaku życia? Ani razu nie napisał z Londynu? Nie. Na początku naszej rozmowy zapytałem panią, czy pani znała Edwarda Sosnowskiego. Powiedziała pani, że nie. Dlaczego pani skłamała? Nie skłamałam. Skłamała pani i to bardzo nieudolnie.
Morderstwo jest sprawą poważną, a wprowadzanie w błąd oficera prowadzącego dochodzenie jest przestępstwem. Czego pan ode mnie chce? Chcę, żeby mi pani powiedziała, jak i kiedy poznała pani Ludwika, przepraszam, Edwarda Sosnowskiego. No jeżeli powie mi pani prawdę, nie będzie pani miała żadnych nieprzyjemności. Jeżeli natomiast będzie mnie pani częstowała kłamstwami, skończy się na tym, że zabiorę panią ze sobą do Warszawy. No więc jak? Sosnowski był tutaj? Był. No. Widzi pani. I tak jest już lepiej. Skąd Sosnowski dowiedział się o istnieniu pani? Ludwik podał mu w Londynie moje nazwisko i adres. Więc Zebert spotkał się z Sosnowskim w Londynie, tak? Tak. A po co Zebert skierował Sosnowskiego do pani? Przed wjazdem do Londynu Ludwik zostawił u mnie trochę biżuterii. Chciał, żebym przechowała. Wyjechał, nie odebrał. Byłam nawet zdziwiona, bo ostatecznie ze mną mógł się nie pożegnać, ale te kosztowności... Dużo tego było? Dużo tego było? Tak, sporo. I co, te kosztowności wydała pani Sosnowskiemu bez żadnego upoważnienia? Nie, Ludwik dał Sosnowskiemu list. Aha, więc dał jednak list. I Sosnowski ten list przywiózł do pani. Ma pani ten list? Chciałbym go zobaczyć. Proszę. Proszę. No, list pisany na maszynie, tylko podpis ręcznie, ołówkiem. Pani zna podpis Zeberta? Znaczy tak. A ma pani może jeszcze jakieś listy od swojego narzeczonego? Nie. Wszystkie spaliłam. Chciałbym zatrzymać ten list. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale niech się pani na mnie nie gniewa, że przed chwilą uniosłem się. Przepraszam. Czy teraz jest pan przekonany o mojej prawdomówności? W tym samym stopniu, co i pani. Cześć. Zdobyłem informację o tym Łaszewskim. No dobra. Siadę. A, potem słyszę. Dziękuję. Karol Płaszewski, urodzony w Lublinie 17 marca 19 roku. Farmaceuta. Po wojnie pracował w różnych instytucjach, nie zawsze związanych z jego zawodem. Był zamieszany w afery gospodarcze, podejrzany o handel narkotykami. Brawo. Wdrożono przeciwko niemu dochodzenie. Gdyby nie zginął w katastrofie samochodowej, zostałby aresztowany. Rozporządzał większymi sumami pieniędzy niewiadomego pochodzenia. Wielokrotnie wzywany do wydziału finansowego. No dobra, dziękuję ci bardzo. A co z Zaburzyckim? Sprawa się komplikuje, nie ma alibi. No a ta babka z Białej Podlaskiej? Może żal jej się zrobiło tej biżuterii i... Nie. Nie zapominaj, że Sosnowski zginął uderzony kastetem. Kobieta nie mogła tego zrobić. No, chociaż masz rację. Tej ewentualności też nie możemy wykluczyć. Wiesz, że rozpoczęliśmy poszukiwania Ludwika Zeberta? Zwróciliśmy się o pomoc do policji angielskiej. Załatwimy to za pośrednictwem naszej ambasady. A teraz zobacz. Ma. Karol Płaszewski. Odsuń te kanapki, żebyś nie poplamił. Wilhelm Miller. A to Ludwik Zebert, który jakoby przebywa w Londynie. Teraz chodzi o to, żeby sprawdzić, do której z tych fotografii pasuje twarz człowieka przebywającego w Anglii. Jak to? Ty uważasz, że oni trzech... Tak. Tak, że wtedy w tej Skodzie jechało trzech pasażerów, a nie dwóch. Trzech! Po co? Zebert wyjechał, nie pożegnawszy się z narzeczoną? Zniknął jak kamfora?
Dokonał obdukcji zwłok? Doktor Grzywalski. Wszystko moja wina, obywatelu majorze. Dlaczego tak uważacie? No bo gdybym od razu poszedł za tym osobnikiem. I co, myślicie, że to on zamordował? No przecież widziałem. Co żeście widzieli? Widziałem, jak skradał się do tego domu i potem jak... Nie martwcie się, kapralu, i tak Kundera nie przywrócimy do życia. No ale... Bo to człowiek robi nocny obchód, żeby nie było takich rzeczy. Do końca życia sobie tego nie daruje. No dobra, dobra. Dziękuję wam. Dziękuję. Jaka jest przyczyna zgonu? Lekarz stwierdził mocne uderzenie tępym narzędziem w tył głowy. Podejrzewa, że to był kastet. Myślę, że niedługo skończymy. Bardzo wątpię. Dlaczego? Obdukcja zwłok załatwiona, zdjęcia gotowe. Niedługo skończę zbierać materiał daktyloskopijny i możemy jechać. Nie. Nie, nie ruszę się stąd, dopóki nie znajdę morfiny, rozumiesz? Nie ruszę się stąd. Z opisu kaprala wynika, że ten osobnik był podobny do Zagórzyckiego, a Zagórzycki jest przecież nałogowym morfinistą. Przyszedł tutaj gnany głodem morfinowym. Nie ulega wątpliwości, że Kunter dostarczał mu narkotyków. Sosnowski? Sosnowski też podobno handlował narkotykami i koło nam się powoli zaczyna zamykać. Rozumiesz? Te dwa morderstwa mają ze sobą związek. Mielibyśmy motyw zbrodni. Kunter odmówił Zagórzyckiemu morfiny, a ten... Tak, tylko że Kunter był silnym mężczyzną, a Zagórzycki to herlak. Żeby zabić uderzeniem w głowę, to trzeba mieć dużo siły. No, a może jak taki narkoman wpadnie w szał? Coś mi się tutaj jeszcze nie zgadza. Proszę bardzo, panie doktorze. Jak pan się napije, zmarł pan przecież. Przepraszam, czy ja mógłbym pana poprosić papier? Papierosa, proszę bardzo. Nie wiem, nie rozumiem, dlaczego panowie mnie tutaj... Panie doktorze, poprosiłem pana do siebie, bo chcę z panem porozmawiać szczerze. Mam nadzieję, że nie będzie pan utrudniał sytuacji sobie i mnie i powiem wam wszystko dokładnie. A czego chcecie ode mnie? Chcę się dowiedzieć od pana kilku szczegółów dotyczących ubiegłej nocy. Panie doktorze, dlaczego pan zamordował Romana Kuntera? Ja go nie zrobiłem, to nieprawda, to nie ja, ja go nie zabiłem. Niech się pan nie denerwuje, spokojnie. Zestawmy pewne fakty. Późnym wieczorem wszedł pan do domu Kuntera, prawda? Temu pan nie może zaprzeczyć. Zamordował pan Kuntera uderzeniem w tył głowy i potem pan uciekł, tak? Ja wszedłem, to Kunter już nie żył. Ja przysięgam, ja nie zabiłem go, nie. Wiedziałem, że mnie będziecie podejrzewali o to morderstwo. Ja go nie zabiłem. W jakim celu poszedł pan do Kuntera? Odwiedzić poszedł. Odwiedzić go pan? Chciał? O tej porze? Porozmawiać. Porozmawiać? To ja panu powiem, po co pan poszedł do Kuntera. Chciał pan od niego dostać morfinę, tak czy nie? Nie dostałem. Nie dostałem. Jak je przyszedłem, to Kunter nie żył. Leżał na podłodze i miał rozbitą głowę. Obywatelu majorze, tę zabawkę znaleziono w kieszeni płaszcza zatrzymanego. Tym pan zamordował Kuntera, tak? Wszyscy przeciwko mnie. Wszystko przeciwko mnie.
Panie doktorze, nikt nie jest przeciwko panu, ale niech mi pan powie, skąd ten przedmiot znalazł się w kieszeni pańskiego płaszcza? Nie mam pojęcia, jak ktoś musiał mi to wsunąć. Ja czegoś podobnego niż w życiu w ręku nie miałem. Gdzie znaleźliście doktora Zagórzyckiego? Na dworcu wschodnim spał na ławce. Tak, to prawda. Ja byłem przemęczony. Ale widocznie wtedy ktoś musiał mnie to wsunąć. Dziękuję. Jak i kiedy nawiązał pan kontakt z Kunterem? Ja nie wiem, nie pamiętam. Niech pan sobie przypomni. To bardzo ważne. Też poznałem go kiedyś, nie pamiętam. Kiedy? Przez raz. No, przez kogo? Na okazję Rumicką, tak. Przez Rumicką pan poznał, tak? Kiedy pan poznał Rumicką? Ja znam kopę, tak? A Edwarda Sosnowskiego? To mój szwagier przecież. Sosnowski był człowiekiem zamożnym. Sporządził testament na rzecz swojej siostry, czyli pańskiej żony. Tak. Wiedział pan o tym? Tak, wiedziałem. Często spotykał się pan z Sosnowskim? Raz. Raz tylko widziałem, raz. Kiedy? Kiedy? Nie pamiętam. Niech pan sobie przypomni, kiedy? No co? We wtorek. W środę. A może w czwartek? Tak, w czwartek, może w czwartek. Może w czwartek, nie pamiętam. Gdzie się pan z nim spotkał? Pojechałem do niego na Mokotów. W jakim celu? W jakim celu? Pożyczyć pieniędzy. Pojechał pan pożyczyć pieniędzy. Zastał go pan w domu? Tak, w garażu robił coś przy samochodzie. W garażu był, tak? A Wernerowie byli u siebie w domu? Wernerowie byli u siebie w domu? Chyba tak. Byli. Nie. Nie byli, tak? Nie. To skąd pan wiedział, że Sosnowski jest w garażu? Światło się paliło w garażu. I co? Prosił go pan o pożyczkę, tak? Pożyczył panu pieniędzy? Ile panu pożyczył? Ile panu pożyczył? 500 zł panu pożyczył. A morfiny panu dał? Morfinę panu dał? Nie dał morfiny, nie. Panie doktorze, niech mi pan powie, czy doszło między wami do jakichś kłótni? Pan przypuszcza, że ja zabiję Edwarda? Pan prowadzi samochód? Ja mam prawo jazdy. A nie, ja nie jeszcze. Płaszewski? Dostarczał panu morfinę, Płaszewski? Nie wiem, nie pamiętam. Dostarczał panu morfinę? Niedawno, może nie pamiętam. Nie. Więc jednak dostarczał panu morfinę. Ale dawno, Płaszewski zginął, spalił się, zginął przez... Panie doktorze, czy Płaszewski był pańskim pacjentem? Tak. Był pańskim pacjentem, a Wilhelm Miller? Miller. Też był mój. Też był pańskim pacjentem. Panie doktorze, niech mi pan powie, czy prowadzi pan karty ewidencyjne swoich pacjentów? Prowadzi tak, pan? Tak, oczywiście. A jeżeli ktoś przestaje się u pana leczyć, co pan robi z kartą? Niszczy ją pan? Po pewnym czasie to ja nie. A kartę Millera i Płaszewskiego można by jeszcze znaleźć? Chyba tak. Żonę trzeba zapytać. Ja nie wiem, czy żona prowadzi kartotekę. Ja nie wiem. Dziękuję panu bardzo. Panie majorze. Słucham. Co będzie ze mną? No niestety jestem zmuszony pana zatrzymać. Ja mam prośbę do pana majora. Słucham. Czy mógłby pan powiadomić o tym moją żonę? Dobrze. Nadeszła wiadomość z Londynu. Tamtejsza policja wszczęła dochodzenie. Musimy natychmiast wystąpić do prokuratora o pozwolenie na ekshumację zwłok. To będzie bardzo poważny argument. Obawiam się, że mogą być kłopoty z identyfikacją. A zęby? Zęby, kochany. Po śmierci sąd może wypaść, ale nigdy nie wyrośnie nowy. Płaszewski i Miller leczyli się u Zagórzyckiego. No a jeżeli okaże się, że Płaszewski żyje, to wystąpimy do Anglików o wydanie go? No oczywiście. Anglicy bardzo chętnie pozbędą się handlarza narkotyków.
No i co, panie Płaszewski? Nie spodziewał się pan takiego nagłego powrotu do kraju, prawda? Raczej nie. Czy nasza rozmowa będzie długotrwała? Jestem zmęczony. A to zależy wyłącznie od pana. Jeżeli pan postara się zaspokoić moją ciekawość, to skończymy błyskawicznie. Niech mi pan wierzy, że rozmowa z panem nie sprawia mi najmniejszej przyjemności. Pan wybaczy, ale mnie również nie zachwyca pański widok, więc nie traćmy czasu. Czego chcecie ode mnie? Chcę, żeby mi pan powiedział wszystko po kolei. Jak to się stało, że pan z paszportem Ludwika Zeberta znalazł się w Anglii? O, panie majorze, widzę, że ma pan niemałe wymagania. To leży w pańskim interesie, panie Płaszewski. Zaręczam panu, że jesteśmy w posiadaniu takiego materiału dowodowego, że gdyby pan nie powiedział nawet słowa, to i tak zostanie pan oskarżony. Ciekaw jestem o co. Zostanie pan oskarżony i skazany. Zostanie pan oskarżony o zamordowanie Ludwika Zeberta. Odpowiada to panu? Ja go nie zabiłem. Ja go nie zabiłem. Wóz wpadł w poślizg i uderzył o drzewo. Ludwik Zebert i Miller zginęli w katastrofie. No ale przecież pan jechał razem z nimi. No tak. Miller, Zeber i pan. Tak. Gdzieście się spotkali? Na Starym Mieście. Czy wiedział pan, że Zeber wybiera się za granicę? No oczywiście. Chwalił się, pokazywał paszport. I pan zazdrościł, że to nie pan jedzie, prawda? Prawdę mówiąc, taki wyjazd był mi wtedy na rękę. A wiem. Wiem. Interesował się panem prokurator. O właśnie. A ja nie znoszę rozmów z prokuratorami. Rzeczywiście miałem ochotę przejechać się gdzieś dalej. Ale na razie wybrał się pan na krótką przejażdżkę z przyjaciółmi do Białej Podlaski. No, miałem coś załatwić w Lublinie, dlatego pojechaliśmy dalszą drogą przez Radzyń. No spróbujmy sobie przypomnieć. Pan siedział wtedy na tylnym siedzeniu, prawda? Tak. Miller prowadził. Zebert siedział koło niego. Jak wyrżnęliśmy w to cholerne drzewo, to oni obaj na miejscu, a mnie nic. I wtedy zdjął pan z palca pierścionki Millerowi? Co miałem robić? To były brylanty. Zebertowi zabrał pan z kieszeni paszport? Jemu był już niepotrzebny, a mnie bardzo. I co dalej? Pobrałem wóz benzyną z kanistra i podpaliłem. Ale przedtem włożył pan do ubrania Zeberta swój dowód osobisty. No, oczywiście, no, zgadza się. Przecież to bardzo wygodna sytuacja być nieboszczykiem, ofiarą wypadku drogowego. A następnie w paszporcie zmienił pan zdjęcie. A nie, nie było potrzeby. Ludwik był do mnie podobny. Ale uzębienie miał inne. Tak, uzębienie miał inne. Panie Płaszewski, niech mi pan łaskawie powie, czy przed wyjazdem do Anglii zajmował się pan handlem biżuterią? Każdy z czegoś żyje, proszę pana. A z kim pan współpracował? Z kim? Z Zebertem? No, czasem mi pomagał. A swoje cenne przedmioty, gdzie pan zostawił na przechowaniu? U Stefanii Kiełbińskiej w Białej Podlaskiej? Nie. Nie. Swoje cenne przedmioty zostawił pan u Romana Kuntera w Aninie. To mój stary znajomy. Wspólnik od narkotyków. U Romana Kuntera żadnych kosztowności nie znaleźliśmy. Jak to? Kunter nie żyje. Został zamordowany. To niemożliwe. Mój znajomy przywiózł coś ode mnie dla Kuntera i napisał mi, że paczkę dostarczył. Sosnowski, prawda? Przywiózł morfinę. No jaką morfinę? Zwykły prezent. Sosnowski też nie żyje. Co takiego? O Boże. Przeszło mi przez myśl, że to może on. Kunter. Nie. Sosnowski został zamordowany wcześniej niż Kunter.
miał odebrać od niego i przywieźć do Anglii moją biżuterię. To cały majątek. Co się mogło stać z biżuterią? Wiedział o niej tylko Sosnow. No i moja żona. Pani Moniko, mam do pani prośbę. Pani Moniko, mam prośbę służbową, ale nie dotyczącą biura. Pomoże mi pani? Z największą chęcią. To się cieszę, proszę bardzo. Przepraszam bardzo. Och, jak się cieszę, że przyszłaś. Chciałam cię zaprosić w imieniu cioci, ale nie udało mi się ciebie złapać. Ty nie wiedziałam, że Rumuncy mają gości. Tam gości parę osób, bo za kilka dni odlatują do Stanów i urządzają takie drobne przyjęcie. Byłam u ciebie i powiedziałam, że jesteś tutaj, dlatego wpadłam. No, mam do ciebie wielką prośbę, bo potrzebuję natychmiast 500 złotych, pożyczysz mi? No oczywiście, przecież to drobia. Na razie się rozbieraj. Monika, dzień dobry. Jak się nazywa? Prosimy bardzo. Ale nie, jako na chwileczkę do Lemi. Wykluczone, żadną chwileczkę. Wyobraź sobie, że panna Monika chce nas już pożegnać. No. Nie mam, chodźcie, chodźcie, bo ja dziękuję bardzo, ale ja naprawdę już muszę iść. Ale dlaczego? Gdzie się pani tak śmieci? Mam jeszcze służbowe sprawy. Służbowe sprawy, o tej porze. No tak się niestety złożyło, mają się rozchorował i muszą zawieźć te papiery. Oj, papiery mogą zaczekać do jutra. Ale nie, musimy jeść dzisiaj. Jest to bardzo ważne, są to nowe dane w sprawie zabójstwa Kuntera Zanina. Może państwo słyszeli prasę o tym pisać? Tak, pamiętam, tak. No ale przecież nie pójdzie pani o tej porze do miasta, już późno. Nie, no dam sobie jakoś radę. Wie pani, co ja panią podrzucę? Uwiniemy się błyskawicznie. Nie, może pani o tej porze, że ja mam moje szczęśliwe. Gdzie są papiery włosy? Ja nic niczego nie mogę znaleźć w tym domu. Mój mąż do kostu poszedł, ma to dziecinko, bo to jest nie? Dziękuję bardzo. To już się księdzu, dobrze? Bardzo mi przykro, że się pan tak fatyguje dla mnie. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję bardzo, pan miły. Gdzie mieszka ten pani major? Na Korzykowej. Co się stało? Coś mi się nie podoba w środku. Zaraz sprawdzę. No i co, zepsuło się? Tak, drobiazg. Właściwie już w porządku. Właściwie nie wypada do chorego tak pójść z pustymi rękami. Może byśmy kupili jakąś butelkę czegoś na rozgrzewkę i paczkę dobrych papierosów. Ale gdzie? Co? Niech pan wstawa. To znajomych, które nam coś zorganizują. Ale niech pan zamknie usta, ostrożność nie zawadzi. Gdzie mój samochód? Gdzie samochód? Ukradli mi samochód.
kradli mi samochód. Niech pan telefonuje po milicję. To był zupełnie nowy wóz. Niechże pan dzwoni. Niech się pan nie denerwuje. Za chwilę odzyska pan swój wóz. Przecież pan jest chory. Właśnie jechaliśmy do pana. A nie, poczułem się lepiej i przyszedłem sobie tutaj na małego drinka. Panie majorze, błagam, niech mi pan pomoże. To był zupełnie nowy samochód. Już zarządziłem. Chodź. To może tu zaczekamy. Nie, chodźmy lepiej na komendę. Panno Moniko, czy przywiozła pani moje papiery? Jezus Maria, papiery zostały już w wozie. Panie majorze, a skąd pan wiedział, że mi skradziono samochód? Radiowóz podwiózł mnie do hotelu i zauważyłem pańskiego Wartburga i wtedy podniósł pan alarm i moi ludzie natychmiast pojechali za złodzieja. Niech pan będzie spokojny. Złodziej nie wyjedzie z miasta. Obywatelu majorze, ta obywatelka skradła Wartburga. Panowie, przecież to jest moja żona. Co to znowu za głupie dowcipy, Lola? No co, chciałam ci zrobić kawał. Wyrwałeś się z domu z dziewczyną i myślałeś, że ja będę spokojnie czekać, tak? Zachowałaś się jak ostatnia idiotka. Poruczniku, czy znaleźliście teczkę z moimi dokumentami? Teczkę znaleźliśmy, ale pusto. Niech pani pokaże na chwileczkę swoją torebkę. O, zdaje pan, panie majorze, że pan przekracza swoje kompetencje służbowe. Nie ma pan prawa przeprowadzać rewizji osobistej. Nie dość, że trzymasz mnie tu cały... Bardzo panią proszę. Ale proszę. A teraz mam dla państwa jeszcze jedną niespodziankę. Proszę. Karol? Państwo Rumiccy, pan Płaszewski. Jak to? Ano, zmartwychwstałem. Jak widać. Gdzie jest moja biżuteria? Jaka biżuteria? O czym ty mówisz? I skąd się w ogóle tutaj wziąłeś? Zabiłeś Kuntera! Ona wiedziała o moim depozycie. Wiedziała, że ja żyję. Długo się nie odzywała, więc skorzystała z okazji, że jestem nieboszczykiem. I wyszła za ciebie, łobuzia. Razem postanowiliście zagarnąć mój majątek. To nieprawda! Prawda! Nieprawda! Sosnowski wszystko zabrał od Kuntera i miał wyjść do Londynu. Więc rąbnęliście Sosnowskiego! Porozmawiajmy spokojnie. Panie majorze, o co tu w ogóle chodzi? Przecież ja nikogo nie zabiłem. Zabił pan. Pan zabił. Przed chwilą znaleźliśmy to. Starannie ukryte w pańskim mieszkaniu. No pańska biżuteria, prawda, panie Płaszewski? Jasne. To jest oszczerstwo! A to znaleźliśmy w pańskim samochodzie. To jest klucz od garażu Wernerów. Zapomniał go pan wyrzucić. A Kunter zginął, bo za dużo wiedział. A nuż by się wygadał, kogo podejrzewał zamordowanie Sosnowskiego. No? I po co to było kraść dokumenty z mojej teczki? Nerwy nie wytrzymały, prawda? To twoja robota. Ty o wszystkim wiedziałaś. Ty go namówiłeś, ty! Zostaw ją! To nie ona. To wszystko przez Kuntera. Na niego głupi żart z manekinem posłuchał.